Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie po przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że mieliście fajne wakacje, fajny czas. Oczywiście dla niektórych dalej one trwają jak najbardziej. Ja już się wywakacjowałam, że tak powiem, i wracam do czytań, moi kochani. Na początek zrobię czytanie z grupy Bratnie dusze, bliźniacze płomienie, czy też takie głębokie właśnie połączenia. Każdy może to inaczej sobie nazywać. To są tylko etykietki, ale oczywiście ja wiem, jaka jest różnica między... Ktoś się tu może oburzyć, że do jednego wora wkładam bliźniacze płomienie i bratnie dusze, ale dynamika tych związków może być podobna. Dlaczego wkładam to do jednego wora? Dlatego, że czasami wymyślicie, że macie do czynienia z bliźniaczym płomieniem, a to nie jest bliźniaczy płomień. I jakby tak zajmujemy się bardziej ogólnie, tak, tymi dynamiką tych relacji. Dlatego pozwalam sobie na to, żeby zawrzeć to wszystko razem. I tak jak mówię, jakiekolwiek relacje z drugą osobą, które są na kompletnie innym poziomie, takim bardzo metafizycznym, gdzie nie potraficie wyjaśnić pewnych rzeczy, dlaczego, nie wiem, śnicie o tej osobie, dlaczego jak poznajecie ją, to Wam się wydaje, że ją znacie całe życie i tak dalej. Po prostu jest to czytanie dla... Ogólne też, tak? Wiadomo, mówię do wielu ludzi, więc wkładam to, tak jak powiedziałam, do jednej kategorii, ale oczywiście, że są różnice, a z drugiej strony właśnie czasami człowiek nie wie do końca, z czym ma do czynienia, prawda? Czy to jest bliźniaczy płomień, czy może nie. Zazwyczaj jak już ktoś na pewno ma do czynienia, to nie ma wątpliwości, nie? Ale też nie zawsze, no, każdy jest inny. W każdym bądź razie niektórzy kwestionują po prostu wszystko, co się da, tak? Bo ciężko uwierzyć w takie ciężko wytłumaczalne, nienamacalne relacje. Także tutaj chwilka wyjaśnienia, ale zaczynamy, moi kochani, zobaczmy, jakie są energie. Jest dosyć duża przerwa między ostatnim czytaniem, więc może być zupełnie co innego tutaj wyjść, może to być kontynuacja, tak, tego, co wcześniej było, a może nie, zobaczymy. Ok, mamy energię, żeby uspokoić nerwy. Głęboko oddychać, uspokoić się i zaraz będziemy patrzeć, dlaczego. Patrzcie, wypadła, schowałam ją, przetasowałam i wypadła jeszcze raz taka, ta sama. To jest energia, która mówi o tym, żeby dać sobie pomóc. Ok, czyli też będziemy patrzeć dokładniej, o co chodzi. I zobaczmy, jaka jest, powiedzmy sobie, taka energia, która jakby leży u podstawy tego wszystkiego, o czym będziemy tu mówić. O, no właśnie, i mamy cenę. Słuchajcie. To jest niesamowite. No i mamy cierpliwość. A ta i ta karta oczywiście mówią o tym samym. To są takie podobne energie, tak? Tu jest uspokój się, oddychaj głęboko. Nie myśl jak wariat, już nie karm swojego umysłu jakimiś czarnymi scenariuszami, tak? I tutaj mamy właśnie cierpliwość tak samo, nie? Także uspokój swój umysł. No dobra. No i teraz patrzymy dokładnie, o co tu chodzi. Na tyle, na ile się da oczywiście, bo jest to czytanie ogólne.
Wiecie co, no i mamy maga, a w ogóle jak mi wypadła ta karta, to jest w tej talii podobna karta, która też jest właśnie niebieska i mówi o manifestowaniu swoimi myślami rzeczywistości. I w ogóle jak ona wypadła, to myślałam najpierw, że to jest ta o manifestacji, ale magii jest, wiecie, i widzicie, po prostu to, co jakby poczułam pierwsze z tej karty, to tu się pojawiło teraz. No dobra, więc słuchajcie, uspokójcie się i zdajcie sobie sprawę z tego, że macie ogromną moc manifestacji, tak? I teraz na czym to polega? Ano na tym, że jeżeli cały czas będziecie myśleć, że się nie uda, albo skupiać się na rzeczach negatywnych, że nie pisze, że się nie odzywa, albo że nie ma, że to wszystko się w ogóle tutaj pogmatwało i nic dobrego z tego nie będzie. No to jeżeli się skupiamy na tych myślach, to dostajemy tego więcej, a przy okazji się niepotrzebnie stresujemy samych siebie, tak? I tutaj jest, uważaj, co myślisz, bo masz moc sprawczą, tak? To jest jedna rzecz, ale to na pewno nie wszystko. Patrzymy dalej. Patrzymy dalej, moi kochani. Czyli jest tu coś, idzie do Was, ale musicie. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o dwie osoby, tak, no to my nie mamy wpływu na ludzką wolę, tak, czyjąś. Mamy tylko wpływ na naszą, więc nawet jeżeli będziemy pozytywnie myśleć, albo jakby ufać, że będzie okej, no to i tak nie mamy wpływu na to, co zrobi druga osoba, oczywiście, ale wygląda na to, że idzie tu coś dobrego w związku z tą relacją. Mamy tutaj, widzicie, mamy kontakt jakiś, że ta osoba się odezwie, albo napisze coś do Was, albo zadzwoni, albo przyjdzie. Raczej online tutaj mamy jakąś wiadomość, albo coś ważnego dowiecie się właśnie może z social media, a propos tej osoby. No właśnie, i tutaj uspokójcie się, ponieważ macie przyciąganie, przyciągacie tą osobę. Ta osoba o was myśli, ta osoba patrzy na was jako na kogoś super atrakcyjnego, kto ma i kto nie tylko jest atrakcyjny na zewnątrz, ale też wewnątrz, tak? I zobaczcie, i teraz a propos tej sytuacji, w której jesteście, tutaj mamy, no nie bój się zasięgnąć pomocy czyjejś, tak? I to jest po to, żeby ktoś Wam uświadomił, jaka może być inna perspektywa danej sytuacji, w której się znajdujecie, tak? Czyli sięgamy po jakby pomocną dłoń kogoś, po to, żeby zobaczyć sytuację z innej perspektywy, która będzie Wam przydatna. No właśnie, i mamy tutaj asa pucharów też, czyli z tej pomocy czyjejś może wyniknąć właśnie coś radosnego, moi kochani, coś radosnego. Ja jeszcze tam wrócę do tego i oczywiście no, mamy tutaj. Jak to się nazywa? Cierpliwość. Okej. No właśnie, bo ta niecierpliwość wynika stąd, że
że jesteście w sytuacji, która jest bardzo męcząca, dręcząca, smutna. Tutaj pokazujecie się jako ktoś, kto jest załamany. Oczywiście też pamiętajcie, że energię możecie przekładać. Może to wszystko, co mówię, jest o tamtej osobie, a wy jesteście tą drugą. Także bierzcie to, jak rezonuje, tak? I tutaj mamy smutną energię, taką pogrążoną właśnie, kurczę, że właśnie to takie napędzanie się tymi złymi myślami, smuteczkami i tak dalej, ale mamy właśnie, no ale cierpliwości, ponieważ nie wiesz wielu rzeczy, które się dzieją za kulisami. I tutaj mamy też bardzo silną intuicję, moi kochani, i możecie też otrzymywać jakieś znaki, symbole, sny i tak dalej a propos tej osoby. I no właśnie, i tutaj jest takie wychyl się z tych smuteczków, z tej muszelki, tak, w którą się skłębiliście i jest Wam źle i w ogóle jest beznadziejne wszystko i tak dalej. I właśnie wychylcie się z niej, bo idzie coś pozytywnego. No i zobaczcie, tu mamy rydwan. Rydwan, czyli mamy jakąś pozytywną, jakiś pozytywny ruch ze strony drugiej osoby. Mamy komunikację, mamy jakby przyjazd, ktoś przybywa, tak? I no właśnie, przede wszystkim też ta komunikacja, której może teraz nie być. No i moi kochani, jeszcze chciałam wrócić tutaj do tego, tej pomocnej dłoni. Być może, że ta energia tyczy się na przykład tej drugiej osoby, że to ona, zasięgając pomocnej dłoni na przykład, zobaczy rzeczy w innym świetle, które sprawią, że tutaj połączycie się w tej komunikacji i jest tu jakaś radosna nowina. Mamy asa pucharów, radosna nowina, komunikacja, radocha, oczywiście z podkładem takim uczuciowym, tak? To jest puchar, przepraszam, które mówi o uczuciach też. I zobaczmy, jakie ma zamiary w takim razie ta osoba. Jakie ma zamiary ta osoba. Bardzo ciekawe zestawienie kart. Dlatego, że ta osoba przechodzi tutaj. To jest taka jakby burza mózgów. Coś się wydarzyło w głowie tej osoby. I ona będzie chciała skonfrontować te swoje jakby nowe przemyślenia. Coś, do czego doszła po takiej wędrówce właśnie samotnej, po swojej duszy. I wyjawi coś głęboko skrywanego, tak? Tutaj mamy księżyc, czyli emocje i uczucia, które nigdy nie sięgły słoneczka, tak? Nie ujrzały dnia. Tutaj mamy rewelację jakaś, jakieś oświadczenie, jakaś no coś zostanie wyjawione, tak jak powiedziałam, tak? Coś zostanie wyjawione pod wpływem transformacji. Mamy tutaj transformację, moi kochani, ogromną przemianę. Też z takiego właśnie ciemnego miejsca, bo pamiętajmy, że zawsze no, obie strony tutaj są jakby poszkodowane, mimo że przez jakby jak jedna się zachowuje, ale no to wszystko się nie bierze znikąd, że tak jest. I
Słuchajcie, no dla niektórych z Was to będą dobre wieści, to będzie dobra komunikacja, to będzie spełnienie Waszych marzeń, tak? Wow, to będzie takie zawalczenie ostatnie o to swoje szczęście, tak? W końcu komunikacja. Ten taki, tutaj mamy 9 buław, czyli ja to nazywam tą energię takim zranionym wojownikiem, który walczył już tak długo, walczył z tą, o tą miłość i w końcu tutaj jeszcze ostatkiem sił zawalczy. No i zobaczcie, to się tak przeplata tutaj. Także jest, bo zobaczcie, to jest też a propos tego, tych 5 buław, no to jest taka bardzo dynamiczna energia, to może być sprzeczka nawet, to może być jakby, jeżeli na siebie bardzo działacie tak emocjonalnie, na zasadzie takiej, że łatwo wam się wzniecić drugą osobę, tak, pokłócić się, wybuchnąć, no to będzie bardzo burzliwe taka dyskusja tutaj. Nawet możecie się pokłócić, tak, ale za pomocą jej jakby wyjdą pewne rzeczy na powierzchnię, które były skrywane bardzo długo, które były przemilkiwane, tak się mówi? Przemilczane, chyba wymyśliłam słowo, które były przemilczane i no i właśnie zostaną wypowiedziane, tak? Tutaj mogą wyjść też brzydkie jakby rzeczy, czy trudne, albo niemiłe, czy będą omawiane na pewno te takie najsmutniejsze chwile, tak? I najsmutniejsze, no, przeżycia, które podzieliliście ze sobą, ale jest to jakby takie oczyszczenie tego wszystkiego, co się wydarzyło, tak? Jest tu komunikacja, no jest tu komunikacja, moi kochani. No dobra, i co ja bym jeszcze mogła powiedzieć tutaj wam? Może jaka jest rada, co wy macie? No oprócz tego, że oczywiście ta cierpliwość tutaj, ale co jeszcze? No, jesteście teraz w limbo totalnym, nie wiecie w ogóle na czym stoicie. Słuchajcie intuicji, bo ona wie najlepiej. Nie, w tym momencie nie słuchajcie umysłu, co tam wam nakręca i was denerwuje, tylko wyciszcie umysł i posłuchajcie intuicji. Rozszerzcie umysł, i tak jak powiedziałam, ta rada od przyjaciela, ta energia, nie? To jest właśnie takie, zasięgnijcie czyjegoś punktu widzenia, żeby zobaczyć rzeczy z innej perspektywy, bo my czasami, jak mamy, byśmy mieli klapki na oczach, no nie? No właśnie, tutaj jest takie. Rozszerz umysł, tak? To jak postrzegasz pewne rzeczy i przyjrzyj się im jeszcze raz z innej strony i zobacz, co się nadaje, że tak powiem, co chcesz zatrzymać w życiu, a czego nie chcesz zatrzymać, tak? I nie zapominaj, kim jesteś, w takim sensie, że nie potrzebujesz czyjejś walidacji do tego, żeby wiedzieć, że jesteś wartościowy, wartościowa, tak? Tutaj mamy absolutnie, niezależnie od tego, co ta osoba zrobi w stosunku do was, to nie powinno obniżać waszego poczucia własnej wartości, tak? To jest coś, co powinniście mieć w sobie. Jeżeli tak jest, to znaczy, że musicie się nauczyć tego, przypomnieć sobie i
zdecydować, że nikt nie będzie mówił wam, ile jesteście warci, przez to, czy na przykład chce z wami być, czy nie chce być, bo nie zawsze jest tak, że nawet jak mamy takie niezwykłe połączenie z kimś, że musimy z tym kimś być, tak? Natomiast i oczywiście pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie do wszystkich wróci ta osoba, o której teraz słuchacie, to na pewno nie zarezonuje z wami wszystkimi, ale dla jakiejś części tutaj widzę taką rzeczywiście przemianę i możliwość, że przynajmniej, jeżeli nawet nie będziecie razem, to oczyścicie atmosferę i dojdziecie do pewnego porozumienia, jakby, tak? Tylko do porozumienia. Jest tutaj, będzie zdecydowanie takie, chociaż trochę radości wam to da, nawet jeżeli nie spełni się w takim sensie, że będziecie razem, to przynajmniej usłyszycie coś, co będzie może taką kropką nad i dla was, tak? Której potrzebowaliście, żeby na przykład iść dalej ze swoim życiem, jeżeli może nie chcecie być z tą osobą, tak? Już więcej, bo może tyle rzeczy się niefajnych wydarzyło, że nie jesteście w stanie, już nie chce, albo że już może pogodziliście się z tym w jakimś sensie, tak? Nie do końca oczywiście, bo tutaj wiadomo, nie oglądalibyście tego czytania, ale niemniej jednak, tak powiedziałam, niezależnie od tego, czy będziecie razem, czy nie, jest tu pewnego rodzaju takie wytłumaczenie sobie pewnych rzeczy, nawet jeżeli pokłócenie się, to po to, żeby jakby potrząsnąć tym wszystkim, jak kurz opadnie, to po prostu oczyścić, tak? To, co między wami jest takiego gdzieś tam wiszącego w powietrzu i nie możecie jakby iść dalej, tak? Potrzebujecie tutaj coś, co uspokoi was, potwierdzi pewne rzeczy i wtedy, mówię, będziecie mogli iść dalej do przodu, albo tutaj też dla niektórych na pewno jest taka możliwość, że no mamy ten happy end tutaj, tak? Mamy to spełnienie marzenia i i bycie razem, moi kochani, no bo są dwa puchary, kochankowie i gwiazda. Także wow, poprzeplatana perypetiami oczywiście tutaj, tak, nie jest tak kolorowo, w takim sensie, że no mówię, jest ten bycie na samym dole, a później na samej górze, tak. No, także bardzo dla niektórych zdecydowanie jest to takie połączenie, że gdzieś tam po drodze nauczyliście się pewnych rzeczy, które mieliście się nauczyć i teraz może będziecie właśnie gotowi do tego, żeby kontynuować już razem, tak? Na pewno dla niektórych to jest scenariusz, który może się wydarzyć, także pozdrawiam was serdecznie. Dla tych, dla których to nie będzie ten scenariusz, to pamiętajcie, że jakby pozwoli wam to zamknąć rozdział i pójść dalej do przodu i przyciągnąć coś, co jest piękne. Tak samo piękne w takim sensie, że będziecie szczęśliwi, tak? Natomiast, o właśnie, ale wiecie co, wyciągnę jeszcze kartę dla tych, którzy nie będą z tą osobą, o której tu mówimy. No, ale mamy tu coś nowego. Mamy tu coś nowego. Zaczyna się od gorącego romansu. Zdecydowanie. Paść buław. I wy już z doświadczeniem będziecie widzieli, będziecie potrafili wyczuć, tak? Z tą sową na ramieniu, które da wam ogromną intuicję. Będziecie wiedzieć, czy ten człowiek, który do was przychodzi, to jest ktoś, w kogo
można inwestować, czy nie. Będziecie już inaczej, mądrzej jakby podchodzić, w takim sensie mądrzej, że już wiecie, wiecie, jak stawiać granice, wiecie, że nie można zaprzedawać swoich wartości tylko dlatego, że tam ktoś wam namiesza, że zakochacie się, tak? To nie daje prawa nikomu do tego, żeby trzeba było się naginać pod kogoś. Absolutnie nie jest, wręcz odwrotnie. Im bardziej stawiamy granice, im bardziej trwamy przy swoich wartościach, tym bardziej atrakcyjni jesteśmy dla drugiej osoby, tym bardziej nas druga osoba szanuje, tak? Tym bardziej nas chce, mimo że pozornie może się wydawać, że będziemy odpychać, ale jeżeli je odepchniemy, to znaczy, że ta osoba nie jest dla nas. Także moi kochani, bardzo dobre czytanie, w takim sensie, że przyniesie szczęście jakiegoś rodzaju tutaj. Przyniesie szczęście. Mamy asa pucharów, mamy radochę, mamy fajną, pomyślną, nie wiem, wiadomość, wydarzenie, sytuację, tak? Także moi kochani, która będzie początkiem tylko już czegoś lepszego. I tego wam życzę. Pozdrawiam was, buziaki.